co oceniać tego sparingu, bo to jest za wczesny etap przygotowań. Weszliśmy w mocne treningi, to obciążenia w tej chwili narastają. No, wymieszaliśmy mocno składy, tak, też trochę absencji, bo też nie mamy do dyspozycji dzisiaj na środku obrony ani Pajnowskiego, ani Jaroszyńskiego, także troszkę inni zawodnicy też musieli grać z innych pozycji. Sporo młodzieży i tak mówię, dwie połówki mocno wymieszane, także szukamy powiedzmy teraz jakichś rozwiązań pod kątem takim personalnym, tak, żeby część zawodników dostała szansę i tak też robimy, także jesteśmy w okresie pracy i na tym się skupiajmy. Wynik zawsze ma znaczenie, jeżeli chodzi o to, czy jest gierka treningowa, czy sparring. Widać było, że zawodnicy do końca dążyli do tego, żeby zdobyć tą bramkę, ale nie jest to liga, tak? Także przede wszystkim musimy przygotować się do ligi. Sparingi mają to do tego, że mają przede wszystkim, wiadomo, że są pewne pomysły, tak? Mówię personalne, przymiarek personalnych do pewnych formacji i sparing albo coś pokazuje, że to na przyszłość będzie dobre i to trzeba transportować do pracy, albo przede wszystkim takie niektóre pomysły odrzuca też jak gdyby i temu służą sparingi. Przede wszystkim nad dużą objętością, jeżeli chodzi o motorykę, tak? Wiadomo, że teraz i wszechstronnie, bo i siłownia, i treningi biegowe, ale też treningi z piłkami, także tego wszystko jest wymieszane. Moim zdaniem plan był przygotowany dużo wcześniej, także idziemy zgodnie z tym rytmem. Przede wszystkim głównym etapem jest ta objętość motoryczna w tej chwili. Treningi trwają nawet do 2 godzin, także 2 razy dziennie.